Cześć Marcinie. Cześć Sylwia. Dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiali o komunikacji. Mówi się, że komunikacja jest królową kompetencji. Dlaczego? Wiesz co, no bo tak naprawdę komunikacja, wszystko się zaczyna od komunikacji. To jest tak jak nawet w kompetencjach biznesowych, kiedy mówimy często o takich kompetencjach menedżerskich jak motywowanie, monitorowanie, egzekwowanie, zarządzanie zmianą. No to moglibyśmy powiedzieć, że tą podstawą, tym wspólnym mianownikiem tego wszystkiego jest to, że po prostu musimy umieć rozmawiać z ludźmi. Jeżeli nie potrafimy albo popełniamy podstawowe błędy, to nawet najlepsze szkolenia dotyczące zarządzania zmianą czy motywacji nam po prostu w tym nie pomogą. Czyli jak się komunikować na przykład w korporacji, na linii pracownik-pracownik, pracownik-przełożony, przełożony-pracownik? Wprost, powiedziałbym chyba najlepiej, chyba wprost. To znaczy my często próbujemy w jakiś sposób owijać w bawełnę to, co mamy do powiedzenia. I wcale nie chodzi mi tutaj o to, że mamy wprost między oczy tą komunikację stosować, czyli agresywnie. Beznadziejnie to zrobiłeś. Tak, no właśnie. To unikamy ocen. Natomiast rzeczywiście popełniamy takie podstawowe błędy w tej komunikacji. Obojętnie jakiej, bo to mam wrażenie, że biznesowa komunikacja, ona oczywiście rządzi się pewnymi prawami, dlatego że jesteśmy zarządzani, mamy, nie wiem, cele biznesowe, z tym związane są finanse, ale my mamy podobne nawyki w domu. Jeżeli komunikujemy się z partnerem, z partnerką, to mamy dokładnie tak samo, że popełniamy te błędy. I można powiedzieć, że ja bym je podzielił na takie dwie grupy błędów. To znaczy, po pierwsze, w komunikacji możemy być odbiorcą, po drugie nadawcą. Czyli i my zmieniamy te role, gdy ze sobą rozmawiamy, tak jak na przykład dzisiaj. Ja do ciebie mówię, ty słuchasz, za chwilę coś do mnie powiesz, prawda? Ja wysłucham i tak dalej. I tak wygląda komunikacja. I my najczęściej, będąc w którejś z tych ról, popełniamy błędy i zazwyczaj w roli odbiorcy tym błędem jest po prostu nieumiejętne słuchanie. Czyli jak słuchać, żeby usłyszeć, co mówi druga strona? Najprościej można byłoby powiedzieć, że mamy takich pięć poziomów słuchania. Od słuchania, od braku słuchania do słuchania takiego bardzo głębokiego, psycholodzy by powiedzieli empatycznego, czyli takiego, gdzie odczuwamy też emocje drugiej strony. Najczęstszym takim pierwszym błędem, który popełniamy, czy pierwszym poziomem słuchania, który jest błędny, jest tak zwane ignorowanie. To jest taki poziom, w którym wyobrażamy sobie, że zgłaszamy jakiś swój pomysł na zebraniu w firmie i on pozostaje bez echa. Po prostu szef mówi OK i przechodzi dalej. Albo na przykład, gdy w domu przychodzi nasz partner, prawda, i mówi: hej, wiesz, miałem dzisiaj taki trudny czas pracy, a słyszymy w odpowiedzi: a kupiłaś marchewki? Bo robimy dzisiaj wieczorem kolację, więc musimy mieć marchewki na zupę, pamiętałeś? To jest taki moment, w którym w ogóle nawet nie zauważamy, że ktoś coś do nas powiedział. To jest pierwszy poziom i to jest poziom najsłabszy. Drugi poziom to jest taki poziom słuchania pozornego. To znaczy, to jest takie słuchanie, w którym na przykład szef pyta swojego pracownika: hej, gdzie byłeś na wakacjach? Czyli wykazuje zainteresowanie. Pracownik mówi: wiesz, byłem tam na przykład, nie wiem, na Rodos, a szef na to odpowiada: Boże, byłeś na Rodos? Rodos jest fenomenalny. Ja też byłem kiedyś na Rodos, i zaczyna opowiadać o sobie, tak? Czyli to jest takie pozorne słuchanie, czyli teoretycznie wykazujemy zainteresowanie, ale tak naprawdę po to, żeby poopowiadać o sobie. Trzeci poziom to jest taki poziom, który ja to nazywam poziomem korporacyjnym. Bardzo często go robimy, ale to też jest poziom taki relacyjny. W relacji bardzo często to wykonujemy. To jest doradzanie. Czyli to jest coś takiego jak, prawda, słuchaj, mam z czymś problem i ktoś, kto jeszcze nie daje nam już dokończyć, ale już ma świetne rozwiązanie. Że druga osoba już ma dla ciebie 25 różnych rad i zaczyna ci nimi zarzucać. Tak. A naprawdę czasami chodzi o to, żebyśmy byli tylko wysłuchani, żebyśmy dostali odrobinę tej uważności. Dokładnie, no bo to jest pytanie, po co mi mówisz o tym problemie? Czy mówisz mi po to, bo chcesz ode mnie usłyszeć rozwiązania? Czy mówisz mi po to, bo chcesz być wysłuchany i chcesz po prostu się wygadać? I to jest tak, że w relacjach bardzo często popełniamy ten błąd. Myślę, że każdy. To nawet jest taki stereotypowo pokazuje się różnicę między kobietami i mężczyznami, że czasami jest tak, że słuchamy, nie słuchamy siebie nawzajem w tych relacjach. I rzeczywiście ja też sam czasami się na tym łapię, nawet w swoim własnym związku, że gdy moja partnerka coś opowiada, to ja automatycznie próbuję doradzić, mimo tego, że być może nie jest na to przestrzeń. Już teraz nauczyłem się, że zamiast doradzać, najpierw pytam: hej, słuchaj, słyszę, że mówisz mi o swoim problemie, czy ty chcesz ode mnie doradzenia, czy chcesz, żebym cię wysłuchał, prawda? I to jest taki ostrzegawczy sygnał do tego, że partnerka mówi: wiesz co, nie, chciałabym, żebyś mnie wysłuchał, bo chciałabym się wygadać. I świetnie, to wtedy zamieniamy się w słuch. To jest też zresztą bardzo fajny sposób na to, żeby sprawdzać, o co tak naprawdę chodzi tej drugiej stronie. Czyli na przykład takie pytanie w momencie, kiedy ktoś zaczyna rozmowę:
jeżeli my zadajemy, ono już też nas nakierunkowuje. Klaryfikuje, można powiedzieć, tak? Robi się bardziej klarownie, tak psycholodzy to nazywają. Sprawdzamy, o co chodzi. Słyszę coś i nie wiem do końca, o co chodzi, więc pytam, prawda? Nie zakładam, bo to jest też jeden z błędów komunikacji. Zakładam, więc robię coś, a nie do końca może o to chodziło. I mamy jeszcze dwa poziomy i w zasadzie od tych dwóch poziomów, które nam zostały, zaczyna się głębokie słuchanie. Pierwszy poziom to jest takie słuchanie po prostu z czystą ciekawością. Czyli ja zadaję ci pytania, hej, to gdzie byłeś na tym RODOS, prawda? A co widziałeś? A coś tam się działo? I tak dalej, i tak dalej. Czyli ja zadaję pytania z czystą, serdeczną ciekawością, co chcesz mi powiedzieć. I ostatni poziom, poziom takiego słuchania głębokiego, który może nam się wydawać, że skoro słuchanie głębokie, to właśnie nie ma na niego miejsca w biznesie. A to jest duży błąd, bo jednak przede wszystkim w biznesie powinniśmy znajdować przestrzeń na to, szczególnie w ostatnich wydarzeniach, prawda, takich trudnych lockdownów, home office'ów i tak dalej, te wszystkie rzeczy, które się działy, to mamy do czynienia z sytuacją, w której nie tylko słuchamy, co mi mówisz, ale też czytamy między słowami, co czujesz. Czyli kiedy ktoś opowiada mi, wiesz, mam do ciężki projekt i nie mogę się z nim wyrobić, to nie tylko pytamy o to, a do kiedy masz deadline, a co tam robisz i co się dzieje, tylko oprócz tego mówimy, ej, widzę, że to chyba jest dla ciebie bardzo trudne, bo ostatnio też miałeś dużo pracy. I ktoś mówi, tak, rzeczywiście, wiesz, dobrze widzisz, bo to jest rzeczywiście moment, w którym źle się czuję i już mnie to za bardzo przytłacza. I wtedy dajemy też tej drugiej sobie wsparcie. To jest takie bardzo otwierające, jeżeli widzi się, że ta druga strona rzeczywiście z taką uważnością, bo to jest też kwestia tego, w jaki sposób to robimy, w jaki sposób zadajemy te pytania, że dokładnie. Nie na przykład grzebiąc w kumce, ale wiesz, widzę, że to jest dla ciebie trudne, to nikt w to nie uwierzy, że dajemy uważność, właśnie, bo to jest też moim zdaniem ważny element komunikacji, patrzenie sobie w oczy. Postawa, też zwróć uwagę, jak my teraz siedzimy, prawda, też siedzimy do siebie tak trochę pod kątem, bo to jest, nie siedzimy do siebie twarzą w twarz bezpośrednio, bo to by powodowało większy dystans, siedzimy pod kątem, więc to nas też zbliża w tej komunikacji i to też jest sposób, w który powinniśmy siadać. To, o czym opowiadasz, mi trochę przypomina sytuację w gabinetach lekarskich niestety czasami, że lekarze czasami robią coś takiego, że nie słuchają, niby słuchają, ale tak naprawdę zapisują na komputerze i mówią, proszę mówić, prawda? My wtedy, nawet jeżeli ten odbiorca nasz jest świetnym słuchaczem i on super zapamiętuje, to co z tego, kiedy my się nie czujemy słuchani? To nawet wtedy już nawet my nie mamy ochoty opowiadać i wtedy i tak ten odbiorca mniej wysłucha, niż by mógł. Znaczy mniejszą daje nam uważność swoją. Przez to, że daje nam mniejszą uważność, my mamy ochotę mniej mówić, więc on przez to usłyszy mniej, mimo tego, że pamięta świetnie. Też się mówi, że wiele osób popełnia taki błąd w momencie, kiedy druga strona zaczyna o czymś opowiadać, nie koncentruje się właśnie na tej drugiej stronie, tylko od razu zaczyna w głowie kombinować i szukać odpowiedzi albo jakiejś puenty, riposty, czegokolwiek, tak? No, że często tak robimy chyba. No, bardzo często. To jest ten trzeci poziom właśnie, czyli ten szukanie już od razu odpowiedzi czy doradzenia i to jest, mam wrażenie, jeden z częstszych błędów w komunikacji, szczególnie w konfliktach. Kiedy się z kimś sprzeczamy albo kłócimy, czasami jest tak, że nawet nie chcemy, żeby ktoś już dokończył, bo my już znamy odpowiedź. Więc jest tak, dobra, nie kończ, bo ja już wiem, co chcesz powiedzieć, więc ja ci odpowiem. Druga strona, ty też już nie odpowiadaj, bo ja wiem, co chcesz odpowiedzieć, więc w zasadzie moglibyśmy w ogóle przestać się komunikować, mówiąc, ubierając to w jakiś humor w zasadzie tej sytuacji. Ale to, o czym mówisz, to jest taki też rodzaj zamiatania pod dywan. No, trochę tak. No bo jeżeli coś nie zostaje dopowiedziane do końca, no to zostaje zamiecione w jakiś sposób i za chwilę między tymi dwoma osobami będzie dokładnie podobny dialog. I tak to wyjdzie na zewnątrz. Druga rzecz jest też taka, że my lubimy, tak działa nasz umysł w ogóle, że my to psychologicznie nazywa domykamy figurę. To jest tak, że jeżeli widzimy kilka kropek w kształcie kwadrata, to my widzimy od razu kwadrat, tak, na kartce. Nie widzimy kropek, tylko widzimy kwadrat, domykamy, prawda? To jest tak, i tak się dzieje też w sytuacji, że w sytuacjach codziennych. Jeżeli pracownik się spóźnia do pracy, to my domykamy tę figurę, mówiąc, on jest leniwy albo mu nie zależy. I domykamy te figury czasami przez pryzmat swoich doświadczeń, przekonań, opinii na temat ludzi, jakichś skróconych, prawda, wyciągniętych wniosków. I w związku z tym, zamiast wykazać ciekawość i zapytać, hej, co się dzieje, bo widzę, że trzeci raz w tym tygodniu jesteś po 9:00, to my automatycznie wyrabiamy sobie już na temat drugiej strony opinię. I jak już reagujemy, no to reagujemy wtedy, kiedy już nam tak ciśnienie urośnie,
a wcześniej oczywiście tego nie powiedzieliśmy, że wybuchamy. I to też jest częsty błąd, który stosujemy. Nie mówimy od razu, prawda? Czekamy do momentu, kiedy już nie jesteśmy w stanie wytrzymać. No a ten moment, w którym już nie jesteśmy w stanie wytrzymać, to jest też już moment, w którym tak emocje narosły, że cedzimy przez zęby to, co chcemy powiedzieć. To już nie wygląda po pierwsze pojednawczo, a po drugie ta osoba mówi, ale co się tak denerwujesz, prawda? No i wtedy my wybuchamy i tworzy się po prostu kłótnia. Właśnie poruszasz taki ciekawy temat, moim zdaniem, emocji, bo to jest też istotne w komunikacji, żeby umieć rozmawiać z pewnymi, nie wiem, jak to sformułować, takimi uspokojonymi emocjami, żeby powiedzmy, mówiąc coś, nie przekazywać naszej złości, naszego zniecierpliwienia, naszej irytacji, tego, o czym ty wspomniałeś. Tak, ja bym powiedział tak, że żeby nie być agresywnym, prawda? To znaczy, żeby nie być agresywnym albo manipulującym w tej rozmowie, bo w opozycji do takiej zdrowej komunikacji, czy asertywnej komunikacji, czy komunikacji bez przemocy, jakkolwiek byśmy ją nazwali, bo ona w psychologii jest nazywana w różny sposób, mamy często agresję, uległość albo manipulację. Czyli albo atakujemy, albo nie reagujemy i dajemy sobie trochę wejść na głowę i działamy, łamiąc swoje wewnętrzne zasady, lub próbujemy osiągnąć cel, ale nie mówiąc wprost, o co nam chodzi. To jest manipulacja. I to jest tak, że ja nie widzę nic złego w wyrażaniu emocji, wręcz przeciwnie. Ja wyobrażam sobie, że jako szef mogę powiedzieć wprost, jestem wściekły, że nie dopatrzyłeś tego, o czym rozmawialiśmy 3 razy. Mówiłem 3 razy, żebyś to dopatrzył, a ty tego nie dopatrzyłeś. I bardzo jestem zdenerwowany, że to się stało. Ja nie widzę nic złego w tym, żeby powiedzieć o tym, że jesteśmy wściekli. Bo to jest naturalne. Mówimy o swoich emocjach. Albo jestem zły, albo jestem, czy czuję złość, prawda? Albo jest mi smutno kiedy. Natomiast chodzi o styl, w jakim to robimy i o słowa, jakich dobieramy. No właśnie, bo tu wspomniałeś o komunikacji bez przemocy. To w jakiś sposób, mogę powiedzieć, parę lat temu zrewolucjonizowało nasze w ogóle postrzeganie komunikacji. Jest rozdzielenie na tak zwany język żyrafy, język szakala. I rekomendacja, żeby używać języka żyrafy. Dlaczego? No Marshall Rosenberg tak to pięknie podzielił. Twórca. Tak, twórca NVC, Nonviolence Communication, komunikacji bez przemocy. Pięknie to podzielił na te dwie role. No i to w ogóle jest bardzo też fajna historia za tym, że no, szakal według przynajmniej Rosenberga, z całym szacunkiem dla tych zwierząt, jest archetyp, tak, pewna figura. No właśnie, jest zwierzęciem, które no, symbolizuje taką komunikację oceniającą i agresywną, czyli ty zawsze, ty nigdy, czemu musisz być taki, prawda, i tak dalej, czyli dużo ocen, które... Twoja wina, tak. Które znowu zawaliłeś, jak przykład, zawsze. Na przykład, które powodują, że kiedy słyszymy ten rodzaj komunikacji, to po pierwsze, no on po pierwsze nie jest asertywny, jest agresywny, więc to jest jakiś rodzaj ataku, oceny. Po drugie, my bardzo często zaczynamy się od razu bronić. Zaczynamy się od razu bronić, no bo jeżeli mamy do czynienia z atakiem, z uogólnieniem, to zaczynamy od razu się bronić. Ty zawsze się spóźniasz. No właśnie, ale tak przecież naprawdę... dzisiaj byłem punktualnie. Na przykład. To od razu riposta jest w tę stronę, a przecież zależałoby nam raczej na tym, żeby ta osoba usłyszała, pod tym się kryje pewnie jakaś prośba, żeby była punktualnie. Czyli zamiast powiedzieć, ty zawsze, ty nigdy, no lepiej byłoby powiedzieć, hej, jesteś dzisiaj 15 minut później, wiesz, to nie jest dla mnie komfortowe, gdy czekam te 15 minut, bardzo bym cię prosił, żebyś następnym razem była, czy był punktualnie. I to jest komunikacja wprost. I ta komunikacja żyrafy, dlaczego żyrafy, bo żyrafa po pierwsze widzi dużo, długą szyję. Tak, ma długą szyję, więc ona ocenia fakty też bardzo często. Po drugie, jest takim zwierzęciem, które ma duże serce, tak? Czyli jest zwierzęciem, które potrafi wyrażać emocje i ma największe serce jako ssak, z tego co pamiętam, biologia była dawno. Natomiast jest rzeczywiście symbolem w tej komunikacji, takiej komunikacji, w której rzeczywiście wyrażamy emocje, wyrażamy potrzeby, a nie oceniamy i nie atakujemy. Ale wyrażamy je też w sposób empatyczny, bo to duże serce tam się kojarzy właśnie z dużą pojemnością, takiego zrozumienia, przyjęcia, uszanowania, zobaczenia. Tak. I ta długa szyja też obejrzenia czegoś z szerszej perspektywy, nie tylko malutkiego wycinka, tylko czegoś
tak? Na poziomie faktów. Na poziomie faktów. Na poziomie faktów, czyli... Zdecydowanie. I też cały czas ja jestem dużym zwolennikiem, żeby też o tym mówić, że to nie chodzi tylko o te wyrażenia emocji przyjemnych. Je też należy wyrażać, bo to jest między innymi wyrażenie, nie wiem, zachwytu, wzruszenia, docenienia kogoś za coś i radości swojej, która z tego wynika. To jest bardzo ważne, bo to też jest komunikowanie całości tego, co jest u mnie. Druga rzecz natomiast to jest też komunikowanie swojego niezadowolenia, czyli tych emocji, które się pod tym kryją, na przykład właśnie rozczarowania, smutku, złości. Jeżeli mówisz do mnie w taki sposób, to ja czuję się zraniona. Mhm. I to jest... O to chodzi, prawda? No tak, chociaż pewnie można byłoby to jeszcze powiedzieć, wiesz, czuję się zraniona, kiedy mówisz to, to i to konkretnie, prawda? Czyli albo sposób rzeczywiście, kiedy nie wiem, podnosisz głos, to boję się rozmawiać na przykład, albo to boję się wtedy wyrazić coś, co mam, coś, co chciałabym ci powiedzieć. Po to, żeby móc opowiedzieć o tym, z jakim tak naprawdę stanem swoim mam do czynienia. Czyli podsumowując, wyrażajmy emocje, tak, zarówno te przyjemne, jak i te nieprzyjemne, opierajmy się na faktach i jeżeli chcemy kogoś o coś poprosić, to też, o czym nie wspomnieliśmy, to jest bardzo istotne również, bo mówiliśmy dużo o odbiorcy dzisiaj, a mało o nadawcy, używajmy też konkretów, czyli używajmy dużo konkretów, o co tak naprawdę prosimy i co byśmy chcieli dostać od drugiej strony, bo bardzo często jest też tak, że kiedy mówimy komuś o swoich emocjach, o tym, że coś nam nie pasuje, to rzadko opowiadamy o tym, czego tak naprawdę chcielibyśmy też w zamian. Im bardziej konkretnie będziemy się komunikować, im więcej danych komuś przekażemy, to bardzo częsty błąd w biznesie również, że kiedy o coś prosimy kogoś, to nie doprecyzowujemy tego tak naprawdę. Nie mówimy, na którą godzinę mówimy. Wyślij mi to do jutra, prawda? Do jutra jest dla dużej części... Dla kogoś 9, dla kogoś 16. Dla dużej części z nas jest to po prostu coś bardzo ogólnego. Tak, wyślij mi to do końca tygodnia. Do piątku, do niedzieli. Niektórzy nawet twierdzą, może w poniedziałek rano mogę wysłać, bo i tak przecież w niedzielę nikt nie sprawdzi. Daje nam to takie miejsce właśnie na to, żeby te osoby, które tego słuchają, znowu wróćmy do tej metafory, domknęły figurę w taki sposób, do jakich są przyzwyczajeni. A my chcielibyśmy, żeby ta prośba była spełniona w taki sposób, jak my o nią prosimy, czy o co prosimy. Więc im więcej precyzji, im więcej dokładności w tych naszych prośbach, im więcej dokładności w tej naszej komunikacji i też im więcej spójności w tej naszej komunikacji, czyli jeżeli jestem zły, to nie pokazuję uśmiechu na twarzy, a kiedy jestem zadowolony, to pokazuję, to tym ta komunikacja po prostu będzie bardziej skuteczna. Ja bym jeszcze powiedziała, że korzystajmy z wielkiego serca żyrafy, rozmawiając z drugą osobą. Zdecydowanie. I obejmujmy ją, nawet jak jesteśmy na kogoś źli, to też obejmijmy ją sercem i wtedy ta komunikacja popłynie zupełnie inaczej. Dzięki. Dziękuję ci, Marcinie. Dzięki wielkie.